Sok z cytryny przydaje się kuchni podczas gotowania. Wielu Polaków sięga po niego, dodając go do napoi. Niezależnie od użycia, wiele osób ma problem z wyciśnięciem cytryny tak, by nie zostawić ani kropli i nie zabrudzić całej kuchni. Zadanie to nigdy nie należało do najłatwiejszych, ale metoda, która ostatnio pojawiła się w sieci, rozłożyła wszystkich na łopatki. Wyciskanie soku z cytryny jeszcze nigdy nie było tak proste. Sok z cytryny niełatwo jest wycisnąć. Zwłaszcza jeżeli nie mamy w domu wyciskarki do owoców. Problematyczną kwestię rozwiązała jedna z użytkowniczek popularnej aplikacji TikTok. Internauci są w szoku, że w tak prosty sposób można wycisnąć cytrynę do ostatniej kropli. Kto pozna tę metodę, już zawsze będzie z niej korzystać. Sok z cytryny. Najskuteczniejsza metoda na wyciskanie. Okazuje się, że sposób na wyciśnięcie cytryny bez użycia wyciskarki jest banalnie prosty. Nagranie zamieszczone poniżej pokazuje krok po kroku, jak wycisnąć z cytryny cały sok. Wystarczy nóż i chwila pracy, by cieszyć się kubkiem pełnym soku. Chyba nikt wcześniej nie wpadł na prostszy pomysł. Nic dziwnego, że nagranie zyskało taką popularność. Wielu internautów jest zachwyconych tą banalną metodą. Co więcej, wiele osób zaczęło publikować swoje krótkie filmiki, odtwarzając w swoich kuchniach tę sztuczkę. Użytkownicy sieci zastanawiają się, dlaczego nikt wcześniej nie wpadł na to, by właśnie w taki sposób wyciskać cytrusy. Dwukropek sok z cytryny sprawdzi się w każdej sytuacji. Cytryna znana jest z wysokiej zawartości witaminy C. Zwłaszcza teraz jest bardzo cennym składnikiem odżywczym, który pozytywnie wpływa na odporność. Warto wykorzystywać go podczas gotowania, a także dodawać go do napoi. Z cytryny można przygotować także dwa. Ostatnio w sieci ogromną popularnością cieszyła się także inna metoda z wykorzystaniem cytryny. Kropka cytryna od lat znana jest także, jako domowy środek do czyszczenia, źródło, papilot.